I tak szybko, jeszcze jeden film na Survivo Romana, rower Romana. Dawno niczego nie rzucałem, ale to tak szybko, taki krótki wypadzik. Piątek wieczorem, samochód, około 30 km drogi i kompleks Lasów Lublinieckich. Miejsce się nazywa Krywałd Brusiek. Takie źródełko eleganckie, nadleśnictwo wybudowało taką świetną wiatę, że można sobie, no wiadomo, wypocząć, zjeść. Tak nawet myślałem, żeby spać, nie rozbijając namiotu, ale nie mam nic do podłożenia pod matę, taką samą pompującą, więc no szkoda mi było, żebyś tam podziurawiła. To jest taki ostry, taki jakiś gryz czy coś. I jestem tu, temperatura wieczorem, jak wychodziłem z samochodu, 15-16, poniżej zera. W nocy myślałem, że może spadnie jeszcze, ale chyba nie spadła, bo byłoby naprawdę ciepło, tylko śpiwór i taki lekki polarek z kapturem, żeby w głowie mi nie było zimno. Wręcz za gorąco mi było wieczorem, no jak zasypiałem, cała noc była komfortowa. Tu oczywiście namiocik. Jeszcze wracając do temperatury, no temperatura była na tyle chyba niska, że teraz chciałem naładować telefon. To wyskoczył komunikat, że no jest po prostu zbyt zimny. Zbyt zimna bateria, żeby móc naładować, tam jakiś tam powerbank mam. A aparat fotograficzny też pokazuje ten, jak to się mówi, zbyt niskie naładowanie, chociaż tam on był ładowany kilka dni temu i kilka zdjęć było zrobionych. No to tyle, jeszcze tylko pokażę jedno miejsce, gdzie się często kąpiemy. O, to źródełko, które tam bije, przepływa i tworzy się, nadleśnictwo wykopało taki mały staw, w którym się po prostu można wykąpać. I w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu się kąpaliśmy. Ja dzisiaj też zamierzam skoczyć do wody, ale najpierw sobie zrobię rundkę do takiego rezerwatu i potem wrócę tu, siup do wody i potem już prosto do auta i do domciu. No to tyle na Survivo Romana.